W tym filmie pokażę wam, gdzie znajdują się śrubki służące do zakręcenia tej elektroszczotki w odkurzaczu Electrolux. Kanał powietrzny, jak widać, mam już uszkodzony, poklejony taśmą. Jeśli trzeba go wymienić, to szczotka musi być rozkręcona. Jak widać, skręcona jest kilkoma śrubkami, które są widoczne, z nimi nie ma problemu i tak też zrobiłem, ale okazało się, że mimo to szczotka nie dała się odkręcić. Także te wszystkie śrubki tutaj widać można odkręcić, a szczotka nie rozkłada się. Ja praktycznie ją urwałem. Dopiero po godzinie czasu doszło do mnie, że pod tymi rolkami są ukryte dodatkowe dwie śrubki. Praktycznie już połamaną szczotkę miałem, ale na szczęście udało się uratować. I odkręcając te dwa kręty, mamy dostęp do środka szczotki. Od razu mówią, że trzeba ostrożnie rozkładać, ponieważ wszystko się tam rozlatuje, jest poupychane, kabelki są w specjalnych kanałach prowadzone, także nieumiejętne otwarcie spowoduje, że to wszystko się potem tam rozleci i bardzo ciężko je złożyć, czego ja jestem przykładem, ale udało się.